organizowaliśmy imprezę sportową, siatkówkę plażową. Chcieliśmy zrobić turniej, żeby był jak na najwyższym poziomie. No i jak widać, goście dopisali, kibiców jest dużo. Pary przyjechały z jak najwyższych szczebli. Także jesteśmy zadowoleni i impreza trwa. Piątek był eliminacja turnieju głównego, 17 par w eliminacjach. Do turnieju głównego awansowało do soboty 8 najlepszych par. W sobotę 32 najlepsze pary, 32 osoby, 16 par w turnieju głównym. W niedzielę 16 najlepszych par. Już jesteśmy po półfinałach. W tym momencie czekamy na mecz o trzecie miejsce między Jędrzejem Rożniakiem i Bartkiem Dzikowiczem, Adamem Parcejem i Mateuszem Radojewskim. Turniej stoi na bardzo wysokim poziomie. Równolegle z tym turniejem toczy się turniej w Pile, tam się toczy turniej Plaży Open, gdzie pula jest zdecydowanie niższa, a tu do Przysuchy zjechały, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy, poza olimpijczykami, czyli Prudel, Fijałek, najlepsze zespoły plażowe w Polsce. Jestem pod wrażeniem, ogromny szacunek. No, miałem przyjemność zobaczyć, ile tutaj pracy organizatorzy, pan Piotr Skiwa przede wszystkim, ogromny wkład pracy, naprawdę. Stworzyli ci panowie organizatorzy oczywiście, bo i panie, myślę, też tutaj brały udział. No, niesamowitą atmosferę, niesamowity klimat, taki bardzo rodzinny. I tutaj nie tylko jest to moja opinia, ale opinia również wszystkich zawodników, że jest tak przesympatycznie, że aż życzyłoby się, żeby wszystkie takie turnieje przebiegały. Jak się pani tu podoba ta impreza? Nie, no fantastycznie, jestem z Przysuchy, więc super, że coś się dzieje. Fajna jest atmosfera, te konkursy są bardzo fajne, muzyka jest, jest wszystko, co potrzeba po prostu. Bardzo się podoba, jesteśmy na tym turnieju drugi raz, no i widać jakiś postęp ogólnie w organizacji. Jeżeli jest tylko okazja do oglądania jakiegoś meczu, to zawsze staramy się być, tak? Wiele firm ma okazję zaprezentowania swoich nazw i generalnie tego, czym się zajmują. No i miasto także jest promowane. Jest to coś interesującego, na co ludzie z zewnątrz przyjeżdżają, żeby móc obejrzeć. Zbraliśmy dla chorego Oskara, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch obustronny. Zbraliśmy tutaj już przez 3 dni całe, a dzisiaj jest godzina 13, licytacja charytatywna. Super, naprawdę jestem zdziwiony, że ludzie tyle pieniążków wkładają. Potrafią wylistować rzecz, koszulkę już oświata za 500 zł i dają jeszcze raz ją do licytowania. To jest fantastyczne, zebraliśmy, myślę, że ponad 5 tysięcy śmiało. Przez 3 dni mieliśmy do rozdania mnóstwo gadżetów, mnóstwo nagród. Mieliśmy około 20 konkursów przeprowadzonych dla kibiców. Wszyscy są zadowoleni. Sobie chwalą, że Przysucha jest przyjaznym miastem dla spędzania sportu w miłej atmosferze. Tutaj na pewno rodziny się nie nudzą, mogą przyjechać, obejrzeć jak właśnie podczas turnieju, oglądać mecze, jak także leżeć na plaży i odpoczywać. Położenie tego miejsca, bardzo fajna okolica, centrum prawie Polski. Myślę, że nikt się nie zawiedzie, jeżeli podejmie decyzję, żeby tu przyjechać. Zajęcie miejsca na podium, myślę, że zawsze trzeba docenić i dla każdego jest miłe. Wiadomo, że przyjeżdża się na turniej po to, żeby wygrywać, ale to jest sport i normalną rzeczą jest, że nie zawsze się wygrywa. Także trzecie miejsce jest jak najbardziej powodem do radości, tym bardziej, że ten turniej uważam był bardzo dobrze obsadzony. Mam to jak partner właśnie. Uważam, że ten turniej troszkę inaczej był obsadzony jak w zeszłym roku i no nie ma co ukrywać, w roli faworytów może byliśmy jednymi z głównych faworytów, ale tak jak Wiczak z Kaczmarkiem czy Kosiak z Rudolem też mieli tutaj bardzo duże szanse na wygraną i no i cieszymy się z trzeciego miejsca, bo mogło się też skończyć gorzej, bo mecz o trzecie miejsce, jak sami widzieliście, był na przewagi w tiebreaku, więc no cieszymy się z trzeciego miejsca. Dlaczego tu warto przyjeżdżać? No bo tak naprawdę organizator zapewnia nam wszystko, łącznie z bardzo atrakcyjną ceną, jeśli chodzi o nocleg, jeśli chodzi o drugie śniadanie tutaj, bankiet dla pierwszej szóstki, takich rzeczy nie było do tej pory. Jest to znakomita atmosfera, nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Jeśli się dalej tak będzie rozwijał, to myślę, że turniej w Przysusze będzie, jeśli nie najlepszy, to jeden z lepszych w Polsce.
turniej był zorganizowany na bardzo wysokim poziomie. Od pierwszego meczu do ostatniego meczu prezentowaliśmy razem z Dominikiem wysoki poziom i no, skończyło to się naszym sukcesem, z czego bardzo się cieszymy. Dokładnie tak jak Łukasz powiedział, wynik sportowy to jedno, bardzo się cieszymy, że nam udało się tutaj wygrać, szczególnie z bardzo dobrą parą. Na pewno kibice chcieliby trochę więcej emocji w tym spotkaniu, jakiegoś tie-breaka, wiadomo, my po pierwszym secie już nie. Także z gry na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, ale myślę, że co ważniejsze, myślę, że śmiało mogę powiedzieć w imieniu wszystkich zawodników, naprawdę super organizacja, piękne miejsce. Super atmosfera, czyli taka, jaka powinna być na siatkówce plażowej. Miło się grało, naprawdę było widać, że czasami nawet przegrane mecze przychodziły troszeczkę łatwiej, także naprawdę bardzo, bardzo wielkie podziękowania od wszystkich zawodników dla organizatora, dla kibiców tutaj. Myślę, że na pewno ja byłem pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni, bo miło się tutaj grało i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze tu występować. Promocja siatkówki plażowej, promocja naszych lokalnych przedsiębiorców, promocja miasta i gminy Przysuchy. Myślę, że bardzo dobrą reklamę robimy poprzez telewizję, radia. Mamy bardzo dużo środków masowego przekazu, robimy bardzo dobrą reklamę. Mnóstwo ludzi dzisiaj, wszystkie kibice, trybuny się pozapełniały kibicami. To jest bardzo dobra reklama dla sponsorów. No. A dla zawodników to mają bardzo dobry czas, żeby spędzić czas aktywnie grając, oni to kochają, trenują ciężkie dni, lata, mogą się wykazać podczas zawodów. Wiadomo, grają o pulę, grają o medale, puchary i grają o sławę, no bo te wyniki idą w świat, nie oszukujmy się.